No cześć, ja jestem Luxor, a to kolejny odcinek z gry Cities Skylines i mam nadzieję, że podobał wam się poprzedni odcinek i ten także wam się spodoba. Tak więc jak widzicie, kolejny odcinek z gry Cities Skylines, wracamy do naszego miasta Luktown. Wstaje nowy dzień, jak widzicie nasz most dalej żyje, jeszcze się nie zapadł. W sumie to chyba dobrze, bo moja budowa jakoś nie wyglądała na zeszłym odcinku na jakąś super profesjonalną. Były małe komplikacje, ale mimo wszystko udało się. Jestem z tego bardzo dumny. No i dodatkowo jeszcze po odcinku troszeczkę tutaj naprostowałem tą drogę, bo ona była trochę bardziej krzywo niż jest. No i ten most też był, tamten był dużo bardziej wyżej niż jest aktualnie, bo jest trochę wyżej, ponieważ ta górka też nie jest równa, wiecie, nic nie może być idealnie równe, chociaż pewno tutaj by się dało to zrobić idealnie równo. Mimo wszystko jestem zadowolony z tego mostu i całego połączenia, które tutaj zrobiliśmy. Chciałbym w tym odcinku skupić się na małym poszerzeniu tutaj z naszej strefy mieszkalnej. Czyli zbudujemy sobie tutaj troszeczkę jeszcze drogę, tutaj ją też poszerzymy. Dodatkowo jeszcze prawdopodobnie tutaj trochę ten przemysł poszerzymy, bo jak widzicie, no jest to coraz bardziej tutaj zaśmieciałe. Tak samo jak nasze śmietniska. Mimo wszystko przejdźmy na tryb burmistrza. Nasze miasto wymaga, wręcz żąda, by było tu więcej takich stref, żeby można było się zatrudnić, a dodatkowo, żeby było więcej stref mieszkalnych oraz handlowych, bo w sumie wszystkiego porówno, ale dodatkowo spróbujemy zrobić jeszcze jakieś rozsądne zjazdy tutaj w tym miejscu i tą drogę, która jest tutaj całkowicie z prawej strony, poszerzymy na taką trochę grubszą drogę. Będziemy mieli małe straty w budynkach prawdopodobnie, ale będzie to o tyle ważne, ponieważ będzie to taka pseudo grubsza droga, taka główniejsza droga naszego starego miasta i ona będzie odpowiadała głównie tylko za wjazdy i zjazdy, bo tu ruch duży nie będzie mimo wszystko, ale lepiej, żeby ta droga była grubsza, bo jak widzicie, no już stoją samochody po bokach, już tutaj się coś... O, kisi, jakieś ciężarówki jadą z dostawami, jakieś TNT, materiały wybuchowe, już tu wożą, widzicie, już Araby jeżdżą, a my musimy zadbać o to, żeby korków nie było. Tutaj zniosłem ten zjazd przed rozpoczęciem odcinka, czy też chyba na końcu poprzedniego, już nie pamiętam, ale to było na końcówce poprzedniego odcinka albo zaraz po tym, jak go skończyłem, po to, żeby w tym odcinku zrobić tutaj właśnie zjazdy i wjazdy do tej strefy naszej mieszkalnej. Tak więc zaczynamy. Zacznijmy od tego, by rozbudować tam naszą trochę strefę tutaj mieszkalną, tak jak mówiłem na początku, czyli bierzemy sobie zwykłą drogę, jak na razie zwykła nam wystarczy i w ten sposób taki dość banalno prosty po prostu tutaj drogę sobie tworzymy. Oczywiście nie jest to jakieś wielkie tutaj osiągnięcie, już robiliśmy to przez większość odcinka. Oczywiście stawiamy nowe budynki, teraz myślę tutaj postawimy tak. I tutaj nie postawię nic właśnie, tutaj na razie nie postawimy nic. Dlaczego? Bo tu prawdopodobnie będzie szła jakaś droga dotąd. Też nie wiem, jak obmyślę te zjazdy, nie będę korzystał z gotowców prawdopodobnie. Tylko zrobimy... No właśnie. Jeszcze myślałem nad tym, żeby tą drogę dać do góry tutaj, a pod nią jakiś rozsądny zjazd. I tutaj na razie mam małą pustkę w głowie, bo chciałem, wiadomo, połączyć też strefę tą starego miasta ze strefą nowego miasta, czy tam po prostu tego bardziej rozwiniętego. No jak na razie będzie to o tyle niemożliwe, że tą drogę, którą tu zbudowałem, ona jest na ziemi, tak bezpośrednio. Mógłbym zbudować tunel pod spodem, ale nie wyglądałoby to ładnie moim zdaniem. Więc myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby tą drogę podnieść tutaj, a tutaj ją po prostu dać na dół, więc teraz to też zrobimy za chwilę. No i pod nią przeprowadzimy jakąś główną pseudodrogę, która będzie odpowiedzialna za łączenie tych dwóch stref. I myślę, że tutaj się ona zacznie, będzie szła sobie tutaj prosto, no oczywiście tutaj rondo, więc w sumie ten plan jest bardzo dobry i tak sobie to właśnie zrobimy. Tak więc zrobimy tak mniej więcej już przejazd na nową strefę mieszkalną. Tutaj jeszcze nam wystarcza, dobrze, to bardzo dobrze, że nam starcza, w ogóle odprowadzanie ścieków jest dobre. Tu ktoś dał taki sygnał na filmach, że to coś i pobiera wodę i oczyszcza wodę. W sumie nie wiem, jeszcze się tak nie chcę w to zagłębiać, ale wydaje mi się, że to tylko bierze czystą wodę, a to nam wyrzuca niepotrzebną wodę. Jak na razie nie ruszam, zostawiam, tak, jeżeli jest tak jak mówiłem, czyli czy tam właśnie pisał ktoś w komentarzach, że to uzdatnia, a przy okazji wyrzuca niepotrzebną wodę, w co wątpię, to napiszcie w komentarzach, jeżeli coś wiecie na ten temat. To jest modyfikowany obiekt mimo wszystko, a to nam wyrzuca tu śmieci. Wiem, że jest to tutaj. To jest stacja uzdatniania, która prawdopodobnie ona i pobiera nam czystą i przy okazji tą brudną uzdatnia, albo po prostu tą brudną uzdatnia na czystą. W sumie i to, więc jakby nie patrzeć, wszystko co powiedziałem raczej było poprawne. Dobrze, tutaj trochę stref handlowych, zanim zaczniemy naszą budowę jeszcze.
Bo czas zostawimy na razie taki odpalony, dopóki nie przejdziemy do destrukcji tego kawałka drogi, żeby go podnieść. Tak więc zaczynamy. Zacznijmy od tego, żeby no poszerzyć tą drogę, bo zdecydowanie ona jest chyba zbyt cienka, żeby zrobić tutaj główną drogę. Dobra, zatrzymujemy czas, jednak będzie nam to potrzebne, bo tutaj się samochody poruszają. I tak, zrobimy sobie, no właśnie, jaką drogę moglibyśmy zrobić? Ja mam, wymarzyłem sobie zrobić drogę z drzewkami. I może skorzystamy z tego, tylko zaraz, tutaj jakąś taką rozsądną, ładną. Na razie nie możemy, bo w sumie przy 5500 mieszkańcach odpali nam się czteropasmowa droga z drzewami. W sumie musielibyśmy poczekać, więc na razie, w sumie nie mamy żadnej drogi z drzewkami. Więc jak na razie musimy poczekać do odblokowania 5500 mieszkańców. Wtedy będziemy mogli zbudować sobie drogę z drzewkami. Więc do tego czasu zrealizujemy ten pomysł, ale w mniejszej skali. Czyli zrobimy sobie coś podobnego, podobnej wielkości. Koszta mogą być duże. To może po prostu pociągniemy sobie to na razie. Znaczy nie będziemy może tego ciągnąć. Może od razu zrobimy tutaj destroy tej części, żeby ją podnieść, więc uwaga, ta leci w tą stronę, a ta w tamtą, bo w zeszłym odcinku dość dużo czasu straciłem na to, żeby kierunek drogi ustawić. Tutaj też ktoś napisał na czacie, w komentarzach, mi się to myli czasem z live widłami, że czat, komentarze i tak dalej, ale ktoś napisał na komentarzach, w komentarzach pod filmem, że można to zmienić klikając tu na wykrzyknik, ulepsz drogę. Sprawdzimy, jeżeli się tutaj znowu gdzieś jorgnę, że tak powiem. Ale na razie odpalamy tutaj naszą autostradę, bodajże jednokierunkowa to była, czyli ta trzypasmowa. Dobrze, ta leci w tą stronę, ale my sobie, tak jak mówiłem, ją bierzemy do góry, czyli ociupyńkę. Czy możemy może od razu tak? O, na dwa razy. I tak myślę dotąd. To nie jest głupie rozwiązanie. Ale, moment, ja to cofnę, ponieważ chciałbym zrobić taką od razu taką fikuśną, więc niech ona już leci. O, ona niech tutaj w sumie już będzie na górze dwa razy. O, kurczę, a to tak nie chce działać jak ja chciałem. Dobra, jeszcze raz. Cofniemy. To tutaj ona będzie musiała, przecież możemy zrobić skrętną drogę. O, a ona tak nie jest taka przyjazna na to, widzę. Tak bardzo nie chcę, ale zaraz, teraz weszło normalnie, o. Ciach. O, proszę. Nie było problemów, prawda? W sumie moglibyśmy, a jeszcze tutaj to zburzyć z lekka. O. I tutaj niech to sobie poleci po prostu na dół, dobrze. Jedziemy. O, tak. I tutaj, ojej, jakie mocne skręty, dlaczego takie, halo? I tutaj na dół. Tak trochę stromo, znaczy stromo, tak. Tak nie tak jak ja bym chciał, więc. Czy tak może być? Nie, to wygląda nadal tak jakoś tak nie po luksorowemu, więc może. Może tu jeszcze zepsujemy. I teraz. Tutaj tak ładnie, ale on jeszcze mógłby. To tak troszkę tu. O tak. I teraz dopiero myślę, że moglibyśmy coś takiego zrobić. Ale halo! Nie aż tak. Aż dotąd nie. Teraz dopiero będzie dobrze. I tutaj na dół. O właśnie. Tutaj na dół. I tutaj zbyt mała odległość. Halo. Co to ma znaczyć? A, bo możemy... O, i coś takiego. I właśnie o czymś takim myślałem. Taka droga mi się bardzo podoba. Przynajmniej mi na razie się podoba. Ale halo, co się z nimi stanie, jak oni życie są na dole? No nic, poznikają. Nie jest to wina Luxora burmistrza. Zamknąłem drogę wcześniej, mówiłem, że będą budowy. Tak więc teraz drugą stronę zrobimy, ona jest oczywiście w drugą stronę, tutaj na górę zaś. Oczywiście też o dwa razy. Teraz czy my damy radę tak, myślę, że tutaj tak. Teraz właśnie, żeby tak ładnie wyglądało, tak w miarę symetrycznie. Czyli musielibyśmy może tak jeszcze, o dwa razy na pewno. Tutaj, a nie, halo, to już jest. O tak, miało być, jeszcze czas. Na górę dwa razy i teraz jest dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, burmistrzu Luxor. Budujesz wspaniałe drogi. Twoi mieszkańcy będą zadowoleni z tego miasta. Chociaż powątpiewam w tym momencie, jak to patrzę, znaczy jak na to patrzę, to powątpiewam, czy oni będą tak bardzo zadowoleni z życia w mieście Luktown. Ach, droga taka buntownicza trochę ta droga, taka nie po mojemu, ona tak bardzo nie chce, jeszcze raz.
Ona tak bardzo nie chce być tutaj pod moją kontrolą, ale halo, dwa razy w górę. A coś tak za szybko trochę się to wzięło. O, teraz jest dobrze. Teraz jest bardzo dobrze, chyba coś czuję. Ciach! I teraz prosto, ale halo, tak prosto jak ja chciałem, czyli tak, o. O, 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 o. Może jeszcze dotąd? O, właśnie tak Luxor chciał. Dokładnie tak, tyle że tutaj może tak. A, tutaj się nie łącz z tamtym, halo. Halo, nie łącz się. Dziękuję. No i tą drogę możemy tak... Proszę się nie łączyć z tamtą częścią, przepraszam bardzo. A w sumie dobrze, że się łączyło, dobra. Czy to wygląda tak jak powinno? Myślę, że wymaga to takiego lekkiego dopracowania, bo... Myślę, że troszeczkę przesadziłem, jeżeli chodzi o... Dobra, jeszcze raz. W tym miejscu myślę, że do tego miejsca jest ok. Ale... Tak jakby kompletny dół. Dołek wszystkiego powinien... Przepraszam, oj, co tam się zbugowała ta droga troszkę tak jakoś. Na sam dół, o. Kompletny dół, ale proszę się tam... O, tak jakoś łączyć tu. O, 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 właśnie, tak. Ten kompletny dół niech będzie jeszcze troszkę tu. Tutaj. I teraz... Ale! Moment. Bo ja chciałbym, żeby to tak w miarę równo wyglądało, więc... O, właśnie, o, właśnie tak chciałem, żeby to wyglądało. Bardzo dobrze. Wygląda w miarę dobrze. Powiedzcie sami, czy ta droga wygląda w miarę ok, bo w końcu to wy też macie tu jakiś głos, czy przez przypadek nie zrobiłem brzydko, tak jak tutaj. A nie chcę, Luxor, jak mogłeś takie coś zrobić? Ale to raczej będzie proste do naprawy. Dlaczego? Bo tu już jest wszystko dobrze. Jedyne co właśnie odtąd moglibyśmy zrobić w górę, czyli to jeszcze moglibyśmy zburzyć. Tutaj troszkę... Panie drogo, tutaj proszę się... przesunąć w tą stronę. Czemu pan droga jest taki... O, o właśnie tak miało być. Świetnie. I teraz do góry na dwa razy. Ciak, dwa razy. Pies czeka za oknem. Ciekawe, czy wy to słyszycie, ale to mnie tak ostatnio dobija, że to normalnie aż smutne jest, uwierzcie mi. Dobra. Na dwa razy do góry. Teraz, czy to będzie wyglądało tak, jak Luxor by chciał? Bardzo bym chciał, żeby tak wyglądało. Bardzo bym chciał. Jakieś plany budowy trzeba będzie tu porobić, że tu przy tej wielkości było tak i tak. Burmistrz Luxor, czemu ty planów budowych nie masz nigdzie? O, tu już jest dobrze. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze, tylko smutna sytuacja zaczyna się dziać tutaj, bo o, ta droga taka jest taka, o, tu w tym miejscu, taka, taka krzywa. Ale to się da rozwiązać w bardzo prosty sposób, zobaczcie. Można to tak zrobić teraz. O, problem rozwiązany. Droga prosta. Mniej więcej równa, tak więc plan mniej więcej rozwiązany. Wyczerpaliśmy jak na razie pomysłowość Luxora jak na ten odcinek. Nie no, żartuję, przecież jeszcze porobimy trochę rzeczy, tylko poczekamy aż nasze miasto się trochę rozbuduje. Oczywiście więcej mieszkańców, no i przemysł. Tak więc zaraz, tutaj to, ale nie w takiej ilości, halo. O, taka ilość może być, dobrze. I jeszcze w sumie moglibyśmy przemysł to za chwilę, ale budynki mieszkalne, żeby nasi mieszkańcy mieszkali w radości, szczęśliwi i w ogóle. W sumie na razie nie musimy dokupywać nowej działki. Jak widzicie, mamy dość dużo miejsca, żeby jeszcze tym wszystkim tutaj się zajmować. Nie ma co prawda zasobów naturalnych w tym miejscu, w którym aktualnie mamy odblokowane, ale myślę, w tą stronę pójdziemy na początek, bo tutaj jest dużo drzew. I przemysł drzewny można byłoby mocno rozwinąć. I to dałoby nam w sumie trochę spokoju z tamtymi brudami, które się tam dzieją. Dobrze. Nasi mieszkańcy na razie się wprowadzają w dość bardzo soczyście dużej liczbie. Moglibyśmy pozwolić sobie o jeszcze jedno, ale zaraz, w takiej normalnej wysokości, jeszcze jedno przedłużenie naszej drogi. Zaraz, zobaczmy, czy w ogóle ta autostrada żyje. Żyje? Żyje, dobrze. Całe szczęście, bo myślałem, że pogubiłem drogi, czy drogi. Drogi nie pogubiłem dróg, bo drogi są, ale pogubiłem kolejność, czy tam po prostu kierunek drogi. O, kierunek drogi, ale zaraz, musimy tutaj zrobić... że ogranicznik prędkości na tym odcinku niech wynosi nieograniczone. O ile się nie mylę, ten znak oznacza, że można jechać z prędkością taką, jaką się żywnie chce. A w Luktown jest na tyle bezpiecznie, że możecie wszyscy jechać z prędkością maksymalną. Chociaż wasze samochody i tak nie dadzą rady sobie z takimi prędkościami, ale naszła noc. Tutaj ruch się trochę zmniejszy chyba. Chociaż jak na razie widzę, to jeździ ich i tak dużo. Dobra, 100-100 zmieniamy na takie prędkości. Bardzo dobrze. Tutaj już wyjeżdżacie z Luktowna, to już powinniście jechać wolniej, bo to nie wiadomo, czy jest bezpiecznie. Musicie uważać na swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Dobrze, musimy dalej budować nasze zjazdy, o których mówiłem, bo
czas biegnie nieubłaganie, a oni chcą wjeżdżać i wyjeżdżać z miasta, bo tu usunęli im drogę. I jak na razie jedyna możliwość wyjazdu to chyba tylko cudowna teleportacja, co jest niestety smutne, bo nie powinno do tego w ogóle dojść. A tutaj jest taka możliwość wyłączyć, o, odblokuj zanikanie pojazdów. W sumie mamy to już znikanie, nie zanikanie. Mamy to aktualnie odpalone, czyli nasi ludzie, którzy już tu wjadą, no to wyjadą, ale właśnie w tą stronę tylko i nie mogą pojechać o tam, więc muszą jechać naokoło, całkowicie, całej mapy, żeby w ogóle wyjechać z miasta. Dobrze, rozszerzmy sobie jeszcze, tutaj deszcz jeszcze zaczął padać, ale smutne to wszystko jest. Rozszerzmy sobie jeszcze miasto o kawałek, żeby szybciej nam się wprowadzili mieszkańcy. Odblokujemy szybko to 5500. Zbudujemy nam tutaj główną drogę, która jest. No i poszerzymy teraz jeszcze w tym momencie do tego czasu przemysł, więc tutaj główna droga. Która to była ta droga? Chyba ta. Dobra, trochę strat budynkowych, ale tak musi być. Teraz tak, ta droga niby była główną drogą, ale ona tutaj kończy swój żywot. Dlaczego? Bo widzicie, tu jest... O, burza nawet jest. Ona kończy swój żywot, ponieważ... O, głupio byłoby robić tu jakieś mosty czy coś, chociaż... Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens na razie. Myślę, nie będziemy się za takie coś zabierać. Tutaj jedynie, o, poszerzymy tą drogę jeszcze tak. To nie jest bardzo głupie rozwiązanie, to jest nawet dobre rozwiązanie. Tą drogę w sumie możemy, o, tutaj coś takiego z nią zrobić, o. Z racji tego, że tutaj jest, o, zjazd, to niech ona biegnie dotąd i będzie się tworzyła nowa główna droga. No i nie jest to w sumie głupie rozwiązanie, bo ona będzie mogła tam dalej prosto w prawo iść, czy coś takiego. I dobrze wymyśliłem, jestem zadowolony. To tak, anteny, które tu są, w sumie moglibyśmy zaraz znieść, bo tak. Przemysł, przemysł, przemysł. Macie tu jakąś kwieciarnię, buczarnię, czy nie wiem, co tam możecie wziąć. I tak, tutaj przemysł. Gdzie tu jest przemysł? Przemysł, tutaj przemysł. Tutaj nie wiem, czy budować, chociaż... Tutaj można na pewno, więc tutaj się niech przemysł buduje. I to na razie powinno wyczerpać jakby chęci ich do budowy się w strefach przemysłowych. Jak z prądem? Czy oni dadzą radę sobie brać prąd stąd? No nie, jeżeli nie damy im tego, o, podajnika, jak ja to nazwę, podajnik prądu. Tutaj zburzymy. O. I zbudujemy sobie jeszcze jedną drogę, taką pseudogłówną, którą też chyba zaraz zamkniemy w tamtym kierunku. Czy to jest dobra droga? Jakaś taka dziwna była. Może dlatego, że deszcz pada i budowlańcy tak wybudowali ją dziwnie. Nie, to nie jest chyba ta... To nie jest ta droga chyba. A nie, to jest ta droga. Halo, Luxor. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery pasy. Dobrze, wszystko jest. Dobra. To tak, my ją też tutaj zrobimy tak, żeby ona się tutaj, o, tak jakoś tak dziwnie robiła. To może tak cofniemy. I tak, póki tu jest miejsce, niech oni już budują swoje przemysły, bo zaraz jak prądu zabraknie, to będzie taka masakra, że będą takie bunty, że to się w głowie nie mieści, ale zaraz, na razie zapotrzebowanie na przemysł nie jest duże, więc nie będziemy się tym zajmować. Pieniędzy mamy dużo, bo aż 100 tysięcy. Tutaj strefę mieszkalną oczywiście poszerzamy i dodatkowo strefy handlowe, bo zakupki muszą być, trzeba shopping robić. Dobra, jak tam z cmentarzami wyglądamy? Miejsce jest, więc na razie nie musimy nic robić. Krematorium, o! I mamy osiągnięcie 5500 mieszkańców. Za niedługo odblokujemy krematorium, ale... Możemy zbudować większy szpital, on nam trochę zwiększy zasięgi, ale na razie nie jest to potrzebne, bo jak widzicie, dostępność opieki zdrowotnej jest na ultra super fajnym, wysokim poziomie, tak więc Luxor się cieszy, ja się również cieszę, moi mieszkańcy myślę też się cieszą, policja, oj, ryzyko pożarowe jest takie dość duże, bo 33%, najgorzej mają tutaj te biedne domki, które są, ale nie palą się na razie, to problem z wodociągami, dlaczego, halo? Co się dzieje? Gdzie nie ma wodociągów? Ach, tutaj. No rzeczywiście, trzeba im tutaj trochę wodę pociągnąć, bo poumierają nam. Chociaż może tak bardziej równo, żeby oni... O, o, tak będzie lepiej. Macie. Wszystko dobrze? Nie odwodniliście się? Mam nadzieję. Dobra, zauważyłem jedną małą rzecz. Nie wiem, czy przez przypadek droga, którą zbudujemy... W sumie mamy już 5500 mieszkańców, to możemy spróbować. Wybudujemy sobie sześciopasmową drogę z drzewami. Zobaczymy, jak to się spisze. Uwaga, czy to przejdzie tędy? No jak na razie nie wygląda na to, żeby przeszło. Jeżeli tak będzie dalej, to będziemy musieli zaraz jakieś modificationsy robić, żeby to przeszło mimo wszystko prosto. Więc zatrzymujemy czas i budujemy naszą drogę, bo to musi przejść. To nie ma możliwości, żeby to nie przeszło. O. Wygląda nawet solidnie. Dobra, teraz tak, tutaj w tym miejscu ciach i ciach.
nasza sześciopasmówka przechodzi. Podejrzewam, że to jest głupie to, co teraz robię, ale dobra. Czego się nie robi dla swoich mieszkańców, żeby byli zadowoleni. Nasza sześciopasmowa droga została dobrze zaakceptowana. Samochody oczywiście w powietrzu, ale co tam, zaraz to wszystko naprawimy, to było to. Ta droga była w tą stronę. Zobaczcie, nie ma żadnego problemu. Słupki się automatycznie pousuwały, czy tam przestawiły. Tylko tutaj trzeba jakoś tak to wyprofilować, żeby to właśnie tu może być mały problem, ale spróbujemy, uwaga. A, to miejsce już jest zajęte. Tu może być mały kłopot. Jak tamta droga nie miała z tym tak bardzo problemu, ale tutaj może być mały kłopot. Teraz taka myśl, jakby to rozwiązać, żeby nie było buntu ze strony drogi i w ogóle wszystkiego. Sprawdźmy, czy ona by w ogóle przeszła w jakiś taki cudowny sposób, jakoś tak. Nie przeszłaby w ogóle. Ale gdybyśmy zrobili zaraz coś takiego. Ciach. A, też nie, bo tutaj musi być słupek. Tu musi być słupek i koniec. Czy byśmy to zburzyli teraz, halo, tutaj. I może... Ach, szkoda mi tego burzyć, bo to jest super, ultra fajnie zrobione, żeby to było równo, pięknie i w ogóle. Więc może spróbujmy tak dla testu. Teraz tutaj zmienimy jej typ. O, halo, tu droga. Ona tak... O, tu będzie problem, coś czuję. Tu będzie bardzo duży problem z tego względu, że... O, te słupki śmieszne. Możemy jeszcze pokusić się o zburzenie tej części. I co teraz, skoro ją zburzyłem? No, właściwie to nic, ale... Próbujemy. No, lipa taka mała. Jak tutaj przeszło, to tutaj też musi przejść. Nie ma opcji. Luxor, rób coś z tym. Burmistrzu Luxor, chcemy mieć drogę. Dlaczego burmistrz nam jej nie daje? Spokojnie, ja już ją buduję. Nie przejmujcie się, drodzy mieszkańcy. O, 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 o! Teraz tak samo, tylko tam, proszę was. Proszę, budowlańcy, zróbcie tak, żeby mogło tak być. O, jest! Great! Rewelacja! Super! Ultra fajnie, bombowo, megaśnie, super ekstra fajnie. Dobra, burmistrzu, jesteśmy dumni z ciebie, że budujesz takie super drogi. Tylko tak, żeby to wyglądało rozsądnie zaraz. O, myślę, że tutaj dotąd. O, i tutaj. Halo, zobaczmy, jak to wyszło. No, nie powiedziałbym. Ten czas taki zwolniony, jeszcze przeszkadza mi ten deszcz trochę, ale... Ale możemy zrobić małą poprawkę, w końcu z nas na to stać, więc tutaj jeszcze... Jeszcze tutaj mogłoby tak o... Może tak przez chwilę, o, jeszcze być tak chyba na górze. Zaraz spójrzmy jeszcze raz. Tak, mogłoby tak być. Tutaj dotąd, o, dotąd. I teraz na dół. Niech się połączą. Czy teraz jest lepiej? No oczywiście, że tak, jest nawet równo. Jestem bardzo zadowolony. Start, czas, zobaczmy, jak to działa. Działa bardzo dobrze i wybudowaliśmy kolejną nową drogę, która będzie prowadziła do nowego miasta, które będziemy budowali tutaj. No nie wiem, czy nowego miasta, ale nowej dzielnicy naszego miasta, które będzie się nazywało, nie wiem jeszcze jak. No i właśnie, to może być bardzo ciekawe i tutaj macie pole do popisu. Napiszcie w komentarzach, jak moglibyśmy nazwać dzielnicę, którą będziemy tworzyli z prawej strony. Może nie zdążymy tego zrobić na następny odcinek, albo może już zdążymy, to się może okazać. Dlatego piszcie w komentarzach, a my spróbujemy tutaj wybrać, znaczy ja spróbuję wybrać spośród waszych komentarzy i naszych propozycji, bo to w sumie my wybieramy, my, czyli ja i wy, widzowie, wybierzemy jakąś taką fajną, rozsądną nazwę, albo trzy rozsądne nazwy i będziemy rozmyślać na następnym odcinku. Teraz tutaj jeszcze tylko może trochę stref takich mieszkalnych. I teraz tak, naszą przemysłówkę musimy tu zrobić, bo jest duże zapotrzebowanie, więc zatrzymujemy czas, bo ja wiem, że tu będzie mała kaszana. O. Mała kaszana będzie z prądem. Przez chwilę może, co najwyżej. Teraz to była taka zwykła droga, dwupasmówka taka, o. Nie, to nie była sześciopasmówka, to była... To była... Czemu ja zawsze zapominam, która to była? To była czteropasmowa droga. Duże drogi. A gadają, że sześcio. No może chodzi o to, że tak, no to jest ta droga. Ale zaraz, nie w tym trybie, nie w tym trybie. Ta... Oj, nie, tak nie miało być, ale dobrą drogę buduję, to przy okazji sprawdziłem. To miało się po... Halo, budowa. To miało się, o właśnie tak, ale to miejsce już jest zajęte. A, bo nie można ich tak po prostu połączyć, ale my możemy zrobić coś takiego i proszę bardzo. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ile tu będzie wypadków, ale są światła i raczej... Raczej może być dobrze, chociaż martwi mnie ta strzałeczka, która tu jest.
które mówi nam, że możemy zawrócić, to mogłoby być bardzo karkołomne, bo... No nie wiem, zobaczymy jak to się spisze. W sumie odpalimy czas, zobaczymy, jak oni jeżdżą tu na tej drodze. Jakieś zawracanie. Na razie śmieciarki zawracają. Tutaj wzbiedniały jakieś tam te... A, prąd, szybko, bo... Zaraz takiego bunta nam strzelą o prąd. Właśnie już widzę. Zaraz będzie taki bunt o prąd. Szybko stawiajcie się tu, budujcie. Macie miejsca dużo. Szybko! Róbcie swoje budynki. Budujcie się, bierzcie. O, o, właśnie tak. Róbcie to. Oj, super. Prąd połączony. Wszyscy mają prąd. Zadowoleni. I wszyscy są szczęśliwi. Teraz tak. Jeszcze raz spójrzmy sobie, jak oni tu jeżdżą. Dobra, zawraca ten radiowóz, sobie pojechał. Ta ciężarówka też. Jak z sygnalizacją świetną? Czy tu są jakieś problemy? Na razie w sumie nie. Chociaż bardzo mi się podoba. To wygląda jak jakaś rakieta. Jakaś taka, nie wiem. Bardzo ciekawe to wygląda. Jak ze śmietniskami? Jak z zapełnieniem śmietnisk? No, 54 pojemności, a tu już 91, to już bardzo dużo. Chociaż spalarnię będziemy mieli dopiero od mieszkańców 8000, tak więc jeszcze musimy pozbierać trochę mieszkańców. Odblokujemy szybko spalarnię i postawimy kilka spalarni, właśnie nie wiem gdzie. Może tutaj będzie na razie ta część wysypiskowa i postawimy spalarnię. Później można je przestawić. Bioenergia też jest bardzo fajną sprawą, bo... Ona na razie, o, już tak z prądem troszeczkę jest inaczej. W sensie inaczej, że jest duże zużycie, więc spróbujmy troszeczkę podwyższyć budżet w ciągu nocy na 70%, a za dnia na 75%. I to na 100% na razie nam znowu wystarczy na... No zobaczcie, już jest prądu dużo, na razie wystarczająco, nie będziemy za dużo brali, bo ta energia, ta elektrownia tworzy bardzo dużo energii. Wystarczająco, żeby zasilić nasze całe Looktown. Na razie w obecnym stanie, nawet nie pracując na maksymalnych obrotach. Dobrze, proszę Państwa, w tym odcinku w sumie to będzie wszystko. Nie zrobiliśmy co prawda zjazdów, chcieliśmy je zrobić. Postaramy się zrobić je na następny odcinek, a dodatkowo zabierzemy się za tą prawą część naszego miasta, bo widzicie, droga już jest. Jest już przygotowana, taka dość duża, ładna, solidna droga, którą w sumie jeszcze na koniec możemy sobie tutaj zupgrade'ować. O! W tym miejscu. Będą małe straty na budynkach, ja to wiem oczywiście, ale zobaczcie, że ładnie to wygląda po prostu. Nawet bym chętnie zbudował jeszcze pas na autobusy tutaj, robiąc... To nie jest głupi pomysł, poczekajcie, zobaczmy jeszcze. Ja już tu chcę kończyć, ale patrzę na to, to już mi się normalnie chce tworzyć takie rzeczy, ale nie będzie z drzewkami chyba. W ogóle to nie jest droga z drzewkami, halo, zostałem oszukany. To miała być sześciopasmowa droga z drzewkami, proszę, no, proszę posadzić drzewka, dziękuję. Coś tu się dzieje z medycyną, halo? No wszystko jest dobrze, no. No wiem, że jest odblokowany budynek, halo. Proszę tu, bo ja Luxor chcę już kończyć odcinek. Dobrze, co my tu chcieliśmy? Aha, chcieliśmy zobaczyć, czy możemy postawić z pasem autobusowym. No możemy, ale... O, jest, jest, jest! Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. No jeden pas jest po prostu poświęcony na te. I bardzo dobrze, tak zrobimy na całości. Czy tu mu damy radę? Dobra, halo. Tu pod spodem, żeby nie trafić na tamtą drogę na górze, bo jakby to wyglądało. No, i bardzo dobrze. I myślę, że będziemy mogli też rozpocząć jakby komunikację miejską na następne odcinki. Teraz jeszcze pytanie, gdzie siedzibę zrobimy, ale myślę, że możemy ją zrobić gdzieś tu już w tej dziczy całego miasta, bo tam nikt nie będzie narzekał tak bardzo na hałasy i w ogóle. A w tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję wam, że byliście przez to 30 minut, pół godziny czasu straciliście na oglądanie tego odcinku. O mój Boże, jak tak można, co nie? Ale myślę, że wam się podobało. Dobra, cześć i czołem!